ubiegłym roku w klasie WRC 2 Robert Kubica był w rajdzie Francji bezkonkurencyjny, wygrywając 16 z 20 odcinków specjalnych. Jednak przed tegorocznym startem Kubica był bardzo ostrożny. 60% OS-ów jest nowa. Wyleciały, tak naprawdę już nie będzie OS-ów w Winicach, które były w ubiegłym roku. Za to są bardziej takie OS-y typowe francuskie, czyli bardzo szeroko w otwartym terenie lub dosyć wąsko kręto w lasach i w zacienionych miejscach, także pogoda i warunki mogą być zmienne. Na pierwszym odcinku specjalnym, 11-kilometrowym Col de la Charbonnier, Robert Kubica uzyskał czas 5 minut 40 sekund i 1 dziesiątą, co okazało się 8. wynikiem. Najlepszy był Jari Matti Latvala, tuż za nim znaleźli się Sebastian Ogier i Andreas Mikkelsen. Prawdziwym testem dla kierowców miał być drugi odcinek specjalny liczący aż 34 km. Oblał go samochód Sebastiana Ogier. Mistrz świata miał poważną awarię i dojechał co prawda do mety, lecz przez połowę trasy nie przekraczał prędkości 50 km na godzinę. Do najlepszych stracił około 4 minuty i tak na dobrą sprawę pozbawiony został szans na zwycięstwo w rajdzie Francji. Dobrze pojechał Robert Kubica. Polak dojechał na metę z czasem 18 minut 49 sekund i 8 dziesiątych, co było 7. rezultatem. Nasz kierowca przesunął się również na 7. miejsce w klasyfikacji generalnej. Odcinek wygrał Andreas Mikkelsen, który objął też prowadzenie w generalce. Poranek zakończył niespełna 10-kilometrowy odcinek. Robert Kubica znów zajął na nim 7. miejsce, uzyskując czas 5 minut i 3 sekundy. Wygrał Jari Matti Latvala, odzyskując dzięki temu prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Kubica po porannej części rywalizacji był 7. Na 4. miejscu plasował się Chris Meek. Jestem bardzo zadowolony. Nasze auto jest bardzo szybkie i nie tracimy czasu do czołówki. Niestety, nie najlepiej poszło mi na 3. odcinku. Nie mogłem złapać rytmu, ale mam nadzieję, że teraz będzie już tylko lepiej. 4. odcinek specjalny wygrał Norwek Andreas Mikkelsen, który minimalnie wyprzedził pechowego dzisiaj Sebastiana Ogier i Jariego Mattiego Latvalę. Robert Kubica zajął 7. miejsce i stracił do zwycięzcy 5,5 sekundy. Jednak dzięki ujemnym punktom, którymi ukarano Elfyna Evansa, awansował na 6. lokatę w klasyfikacji generalnej. 5. OS to już pokaz siły Jariego Mattiego Latvali, który zdecydowanie go wygrał. Nad goniącym go Mikkelsenem wypracował przewagę 4,5 sekundy w klasyfikacji generalnej. Kubica miał na trasie spore problemy. Polak minimalnie wypadł na nawrocie i musiał cofnąć, przez co stracił około 10 sekund. W konsekwencji tego błędu Polak spadł na 7. lokatę, gdyż wyprzedził go Mikko Hirvonen. Ostatni w piątek poważny odcinek specjalny ponownie wygrał Finn Jari Matti Latvala, który powiększył przewagę nad goniącym go Andreasem Mikkelsenem. Przed ostatnim piątkowym OS-em Latvala miał nad Norwegiem 8,5 sekundy przewagi. Świetnie tym razem pojechał Robert Kubica, który z czasem 4 minuty 58 sekund i 2 dziesiąte zajął 3. miejsce, ustępując jedynie wspomnianym wyżej Latvali i Mikkelsenowi. Dzięki temu zredukował stratę do Hirvonena do zaledwie 1 sekundy i 2 dziesiątych. 7. ostatni wczoraj odcinek specjalny o długości niespełna 5 km wygrał Dani Sordo przed Andreasem Mikkelsenem i Latvalą. Kubica dojechał 8. Po pierwszym dniu rajdu Francji prowadzi Latvala przed Mikkelsenem i Chrisem Meekiem. Na 4. miejscu jest Dani Sordo, 5. Mats Osberg, 6. Mikko Hirvonen, a 7. Robert Kubica. Do 4. Daniego Sordo Polak traci tylko 13 sekund.